Dzień dobry, witajcie kochani. Witam serdecznie. O, godzina. Która to godzina? Słońce wstało. Liczymy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Siódma. Kochani, witajcie 13 sierpnia. Mój ulubiony 13. Jak ja lubię 13. Wiecie, 13, jak jeszcze chodziłam do szkoły, to mogę powiedzieć tak. Posłuchajcie, niczego się nie uczę, lekcje tylko robione. Jak mnie spytają, dostanę piątkę. Tak. I jak mnie spytali, dostałam piątkę. Jak już mnie spytali, to spytali mnie o to, co wiedziałam. Aj, ten 13, piękny dzień. Przyszedł. Nie wiem, czy znacie to powiedzenie, że kobieta to musi mieć coś za anioła, a facet to wystarczy, że jest trochę ładniejszy od diabła. I zawsze się z tego śmieję. Dzisiaj witam Was serdecznie z kawą. I posłuchajcie, dostałam wczoraj ciacho. Od kolegi z pracy, Marko, vielen Dank. No, Marko miał temat, sprawę do mnie. Prawie oparł o bufet, przyniósł ciacho. Ale to miło z jego strony. No i jeszcze takiego nie jadłam. Bita śmietana. Chyba troszeczkę z cytrynowym jakimś sokiem. Posłuchajcie, wyśmienite. Nie jest słodkie. Ten dół to jest taki trochę jakby piernikowy. A tu jest orzech włoski. Posłuchajcie, miodzia. Filus wczoraj. Rzeczywiście no mieliśmy temat do omówienia. On mi wręczył. Schowałam do lodówki. Mówię, zjem. Później. No to później zrobiło się na dzisiaj. Ej. Kobieta coś ma mieć za anioła. Może ten uśmiech? Może to spojrzenie sercem? A facet, żeby był ładniejszy, chociaż trochę ładniejszy od diabła. No. Właśnie. To jaki ten facet powinien być? Posłuchajcie, jest ciepło. Jest tutaj takie lato. Nie jest upalnie. Budynki, wszystko jest takie nagrzane. Jest w tej chwili, teraz sprawdzimy, 16 stopni. Nie ma takiego chłodu, nie czuję się. Nawet jak jest, wczoraj to było chyba 26, ale to nie jest jakiś taki żar, że człowiek aż nie może oddychać, że jest tak duszno, że jest tak nieprzyjemnie. Jest po prostu piękne lato. Wschód słońca, no, 6:02 godziny temu, a już jak ładnie zza góry wyszło i mnie tu oślepia. Dobrze, oświetla. 20:33 zachód słońca. Jak tam u Was? Witam Joannę. W Sydney zima się skończyła, tak? Czyli zaczyna się wiosna. Znaczy zaczyna. No kończy się zima, kończy, prawda? Witam Witolda. Witam Polaków na całym świecie. A wiecie, mam też koleżankę z Wietnamu i też jak sprawdzałam ostatnio, to jest dużo wyświetleń mam z Polski, z Niemiec. No właśnie nie było Australii. A przecież, tak powiem, z Janną na bieżąco, ale może akurat nie ten dzień sprawdzałam. I też są wyświetlenia z Wietnamu, także witam bardzo wszystkich serdecznie. Z dalekiego Wietnamu jakże serdecznie witam. Mam koleżankę z Wietnamu, bo zaczęłam mówić, w pracy, Hua ma na imię. No i też właśnie wczorajśmy się wymieniały zdjęciami, bo znalazłam u niej w telefonie, znalazłam się na fejsiku i posłuchajcie, wstawiłam na fejsika kwitnącego kaktusa. O, może wstawię na koniec. Ten kaktus, tego kaktusa dostałam od mojej koleżanki na studiach od Ani. Posłuchajcie, nigdy nie lubiłam kaktusów. A taki ten kaktus, ona mówi, masz to dla ciebie, dała mi w doniczce. Posłuchajcie, ja to przesadziłam do skrzynki. On rośnie w skrzynce i on tak narasta. I ja wiem, ze 3 lata temu, ze 4, wystawiłam go na lato, w ogóle do ogródka. Niech stoi. Posłuchaj.
słuchajcie, pięknie zakwitł. No bo miał dużo wody, miał ciepło, ciepło, lato, słońce, prawda? I w tym roku zakwitł, tylko wcześniej już mi kwitły 3 kwiaty. Rok temu jakieś były takie deszcze, że te pąki wyszły i tak powiem deszcz zniszczył. A teraz w tym roku tak mi pięknie zakwitł. I to tak jak Angelika, halo Angelika, napisała, że to jest kwiat jedynej królowa nocy. Tak, ten pąk tak rósł, unosił się, podnosił i zakwitł. I on był w sumie jedną dobę. I jak to znajomi powiedzieli tutaj, bo on stoi tu na zewnątrz i mówi tak, tak już jest na Instagramie, ja mnie bardzo proszę udostępniać. A dlaczego mówię o Hua? Bo Hua zobaczyła mojego kaktusa i wysłała zdjęcie swojego. No i rzeczywiście ma inne liście, bo mówię, to są prawie takie same igiełki, zresztą zobaczycie. A u niej ma inne liście, a kwiat jest prawie taki sam. No to jest niesamowite. Mówisz, że pięknie kwitnie. No nie wiem, no mój to taki delikatny ma zapaszek, taki tak ciut. I jak to ktoś ładnie napisał, i tu mi kaktus wyrośnie. No, kaktus zakwitnie i zakwitł. I tak jak widzicie dzisiaj, zobaczcie, to były moje anioły przemiany. Chodzi o tą kolorystykę. O ten taki niebieski, może to jest niebiański niebieski, tu taki ciemniejszy. Jak to by mój mąż powiedział, Angelina Jolie, jako czarownica. A tu taki delikatniejszy. I ten kolor to tak właśnie do mnie przyszedł i to jest, nazwałam je aniołami przemiany. Posłuchajcie. I pewnego dnia mówię tak, a maluję te anioły takie różne, tak jak mi przyjdzie. Nie, a może to ja mam nie malować tych aniołów? Dobra, nie będę malować, nie maluję. Co mam malować, to mi to przyjdzie. Posłuchajcie, akurat byłam na przerwie w pracy, otwieram telefon, a tu Angelika do mnie pisze, bo maluję też takie anioły narożne. Zaraz wam pokażę, już wam kiedyś pokazałam, ale pokażę. Oczywiście jest to praca nas dwojga, czyli mojego męża, który mi to wycina. I to zawieszamy na framudze. I posłuchajcie, dałam Angelice prezencie. No, jestem jej wdzięczna, dużo mi tam pomaga. Ona jest high practicerin. W ogóle pomogła mi i homeopatykami mnie leczyła. Stosowaliśmy. I posłuchajcie. I pisze do mnie. Magdalena, to ile kosztuje taki anioł? No co także 30 euro. Tak, to masz zamówienie na 2. Tak? A od kogo? A mój klient tylko sobie życzy biały ze złotym i antracyt z białym. Boże, mówi Angelika, ja nigdy nie malowałam, ja czarnych aniołów nie maluję. No tak, antracyt to jest taki, wiecie, ciemnoszary. Taki dunkelgrau, taki ciemnoszary. No nie czarny, faktycznie, no to się z nią zgodziłam, że nie jest czarny. Ale sobie pomyślałam tak, no dobrze, jest zamówienie na 2 anioły, no żeby też pasowały do mieszkania. Ale mnie przyszło, że dla tego pana, dla tego klienta, to jest niebieski anioł. I sobie pomyślałam tak, namaluję tak jak zgodnie z zamówieniem, a dla niego namaluję, w prezencie dostanie ode mnie takiego niebieskiego anioła. Tak jak ja go widzę, wiecie? O, tak jak ja go widzę. Także, o, widzicie, takie to mam te anioły, to o mnie przychodzą. I właśnie dlaczego o tym mówię? Bo najpiękniejsze jest to, jak o czymś myślimy. Proszę pani się tu nie przewraca. O czymś myślimy, że to. Nie, to trzeba puścić, tak jak ja mówię. Nie wiem, może ja to źle maluję, może to. Dobra, przestanę malować. I nagle nieoczekiwanie przychodzi podpowiedź Wszechświata, bo mogę powiedzieć tak, no boska. Może to też nazwijmy, że to jest pewien sposób nauka kreatywności. Jak ma ten pomysł przyjść? To jeżeli już ten temat przemyśleliśmy, to go puśćmy. Niech idzie. Czyścimy głowę i wtedy rozwiązanie przyjdzie. To tak jeszcze się z wami podzielę.
Jak jechałam kiedyś na retreat do Szwecji na 10 dni, no i wyjeżdżałam tak, to miałam na głowie, to, to i to. Nie. Mówię tak, no to jak ja odpocznę, jak ja będę o tym myślała? Posłuchajcie, zrobiłam sobie listę. To, 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 to. Okej, okay, położyłam. Posłuchajcie, pojechałam na ten retreat, Boże, ależ było boskie. Spaliśmy w namiotach, na łóżkach polowych, w normalnej pościeli. A te namioty były między 300-letnimi lipami. Posłuchajcie, sierpień, no niesamowita pogoda. Niesamowite to, jak te liście szumiały, albo jak był spacer w nocy. Jakie było zadanie? Dojść jak najwolniej do miejsca spania w ciszy. I ja to do dzisiaj mam przed sobą, przed oczami, jak księżyc świecił w pełni, a ja szłam tą aleją lip, bo to była, tu była aleja, czyli z dwóch stron i później były pojedyncze już tamte, prawda? To jest taki jeden rząd był tych lip. I tam między tym jednym rzędem mieliśmy pod tymi lipami namioty. Posłuchajcie, jak ja szłam. I te promienie księżyca, jak przebijały przez te liście, przez te drzewa, wyszłam na łąkę nad staw. Chyba z pół godziny wracałam. A to tam było może 300 metrów. No bo to taki był spacer, przepraszam, powrotny, no tak nazwijmy. To było niesamowite. Niesamowite było, jak właśnie pojechać gdzieś w miejsce, bo to retreat to jest takie odosobnienie. I poczuć się tak w tej naturze. Ale czemu wam to opowiadam? Czemu się tym dzielę? Bo jak wróciłam po tych 10 dniach, wyłączyłam się całkowicie. Jak wróciłam, jak zobaczyłam tą kartkę, to tak trochę się obśmiałam w duchu i posłuchajcie, zaczęliśmy rozmawiać w pracy o tym, o tym, o tym i nagle taki pomysł mi szedł do głowy, taki pomysł. Ja mówię, jak to? Przecież to wcześniej mi nie mógł przyjść i takie rozwiązanie, i to można było załatwić, tak to, na to spojrzeć zupełnie z innej strony. Tak, to jest w tym momencie moja własna szkoła kreatywności. Jeżeli myślę nad rozwiązaniem, to rozwiązanie, ten temat puścić i odpowiedź od wszechświata przychodzi samo. Samo przychodzi, tylko trzeba faktycznie puścić. I jak to wtedy Willem powiedział, że jest to nieprawdopodobne, ale możliwe, ale możliwe. I to jest to spojrzenie, wyjście z zaklętego kręgu, wyjście z zaklętego kręgu, nauka kreatywności. Moi drodzy, miło mi się z wami dzisiaj pije kawę. Australię pozdrawiam, kochani, wszystkich w Polsce pozdrawiam. Witam Eluniu, witam Margola, witam Jadwiga, witam Justynkę, Justynko. Broloczek służy, dziękuję. Witam Basieńkę, Basieńko, dziękuję. Witam Aleksandrę, witam Kornelię, witam wszystkich was. Kamilkę, Zosię, Zosiu, dzień dobry. Panie Łukaszu, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. I życzę miłego piątku w tych promieniach wschodzącego słońca.